U mnie wiosna pełną gębą, u innych pewną już tulipany przekwitły. Tu mam takie pełne tulipany na środku. Poranek. Dzisiaj mamy 12 maja. Idę wam pokazać, bo nigdy tego nie robiłam, krzewy porzeczek białej, czarnej i ten krzew agrestu, który przesadzałam jesienią. Tego, znaczy ubiegłego roku, i pokażę wam, jak się te krzewy zachowują po takim radykalnym cięciu. To od razu wam przypomnę, że te wszystkie trzy krzewy były zaatakowane przez przeziernika, czyli największego szkodnika. Jest taki motyl, którego larwy żerują wewnątrz pędów tych zdrewniałych, no i powodują zamieranie tych pędów, tak? Przejdziemy, zobaczymy tam dalej. Przy okazji, zanim mi się paprocisko rozwinie, to można zobaczyć, jak pięknie się rozwijają te jagody kamczackie. To są tegoroczne przyrosty, już takie wielkie, długie, jasnozielone. Moja stareńka hortensja, jagody, no i te tulipany, które tutaj już przekwitają, bo one tu miały więcej słońca. Kolejna jagoda kamczacka. Tam jest najwcześniejsza i dopiero rozwijające się pióropusze, paproci i floksy, które już ekstra wystartowały. No i pierwsza biała porzeczka. Zobaczcie, jak ona urosła. To jest już galantny krzew. Zobaczcie, jak ona jest przepięknie oblepiona kwiatami. Ja ją wyjątkowo w zeszłym roku zasilałam i tymi łupinami, znaczy obielkami od ziemniaków, i zasilałam ją popiołem później. No są tu jakieś takie pojedyncze zawiązane. Może w tym roku więcej tego będzie. To była cięta na filmie. Tam na końcu filmu wam, do tych dwóch filmów dam linki. Znaczy będą to okienka, odsyłacze. Ona była radykalnie cięta przy ziemi, tak? Ktoś się mnie później pytał, jak tam porzeczka. No porzeczka ma się po takiej super operacji. A tu jest czarna porzeczka, która była cięta też radykalnie. Tu ona została odmłodzona totalnie. Natomiast ja to robiłam w dwóch fazach. Jednej jesieni wycięłam połowę porzeczki, drugiej jesieni drugą połowę. Ona też kwitnie i... No ale nie ma takich gron spektakularnych. Też była zasilana łupinami, też była zasilana popiołem i też ma wysypany, jest wysypane, tutaj są wióry dosyć grubo i tak mi się na włoć przewija. No i ostatni agrest, agrest, który z zeszłej jesieni przesadzałam. Agrest najstarszy w moim ogrodzie, sadzony przez moją babcię wtedy, kiedy ona jeszcze była młodą kobietą. Na tych starych pędach, które takie były cienkie i prawdopodobnie nie było tam jeszcze przeziernika, chociaż tutaj to widzicie dziurę ewidentną, no to one wypuściły takie, ale największą część pędów wydał ten agres z korzenia. Ja jestem zachwycona, bo ja obcinając i zaglądając do każdego tego pędu, widziałam tam ślady żerowania przeziernika, nawet takim malutkim tutaj jest. Tu w centrum macie kadru. Powiększę. Widzicie, tu też był przeziernik. No w każdym pędzie i no straciłam nadzieję. A tymczasem agrest odbił z korzenia, z czego się ogromnie cieszę, bo to jest przepyszny agrest. Agrest żółty, wielkoowocowy. No on z wiekiem wydawał coraz drobniejsze te owoce, nie? Bo kiedyś to były takie bomby ogromne. A no ale mam od niego też sadzonkę, która też się przyjęła, która też pięknie rośnie. A tu jest owa porzeczka z burzanów przesadzona, czerwona porzeczka. Ja ją chyba też radykalnie przytnę. Tutaj na tych młodych pędach ma większe, oj, nawet powiązane ma te wszystkie grona. Ale ona taka jakaś jest słaba, mimo też zasilania. Będę musiała tutaj pod nią sypnąć szczodrzej. Jeszcze i pokażę wam jeszcze na końcu agrest, który mi się wysiał sam. Kiedyś o tym wspominała mi tam kobitka, mi napisała, że to jest niemożliwe, żeby agrest się wysiewał. No i możliwe jest, bo mnie się wysiał, nawet wiem, jaki mi się wysiał. Potwierdzimy to w tym roku, bo wydał jeden owoc, więc zobaczymy, idę.
No więc to jest ten młody odrost korzeniowy, który był na własnym korzeniu, który tam urwał się przy przesadzaniu, przy przenoszeniu tego starego agrestu. On tak leżał 2 dni, usechł był. Jak go zauważyłam, to go czym prędzej wrzuciłam tam, znaczy wsadziłam. I żyje, żyje, czego nie mogę powiedzieć o agreście kupionym ze złamanym tym pędem tuż nad korzeniem, czyli w szyjce korzeniowej był złamany. Tu jest pod moim palcem. Więc zobaczymy, czy to jest ten różowy agrest, czy on powtórzył cechy rośliny matecznej. Jeżeli ja tego agrestu nie usunę, czy przypadkiem nie urwę. Tu rosły 2 takie krzewy, szczepione na pniu i te krzewy po jednym sezonie wymarzły, tak? To nie jest klimat akurat w moim ogrodzie na takie pienne formy, ponieważ one bardzo często wymarzają i róże pienne, i migdałki pienne, i agresty pienne, wszystko mi tu wymarzało, bo tu taka jest zmarznina, wiecie, taki chłód przechodzi poza kotami. To od sąsiada dostaliśmy palety. No ale się wysiał, rósł, on tutaj już rośnie. Żeby wam nie skłamać, 5 lat. To nie jest sadzonka jednoroczna, to jest 5-letnia. Ona dwukrotnie chyba nawet została skoszona, podobnie jak taki krzew, którym się wysiał. Może ktoś będzie wiedział, bo ja w tej chwili jeszcze nie jestem w stanie go... Tu. Widzicie, między floksami to jest taki krzew. I ten krzew też hrabia dwukrotnie ściął, bo myślał, że to są floksy. I ściął razem z floksami. To ma takie piłkowane liście jak... Nie wiem co. No zobaczymy, co z tego będzie. Dziękuję za spacer ze mną po moim ogrodzie. Buziaki wszystkim. Do miłego, pa, pa.